przyszły rok będzie szczególny historycznie dla Gdyni, dla jej pamięci, a przez to dla jej przyszłości. W 2015 roku obchodzić będziemy 25. rocznicę pierwszych wolnych wyborów samorządowych, w wyniku których prezydentem została świętej pamięci Franciszka Cygielska. Będzie to również rok 15. rocznicy jej śmierci. Jak ważna to postać dla Gdyni, nie musimy chyba nikogo przekonywać. Dlatego właśnie uważamy, że nadarzająca się okazja rocznicowa jest najlepszym momentem do tego, by rok 2015 ogłosić rokiem Franciszki Cegielskiej. I z takim apelem zwracamy się do Pana Prezydenta. Prosimy, by skorzystał Pan ze swoich kompetencyjnych narzędzi i skierował do Rady Miasta Gdyni wniosek o ustanowienie przyszłego roku rokiem Franciszki Cegielskiej. Nasz apel popierają Samorząd Uczniowski, Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 14 imieniem Franciszki Cegielskiej oraz 9 Liceum Ogólnokształcącego imieniem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Gdyńska Akademia Piłkarska, Fundacja Pro Turis, Młodzieżowa Rada Dzielnicy Dąbrowa, Gdyńska Akademia Piłkarska, Stowarzyszenie Krew Aktywni, Fundacja Przedsiębiorcy Pomagają, Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Ochotniczej Straży Pożarnej PKN, Fundacja Kulturalna Pomorze, Trójmiejska Spółdzielnia Socjalna Arka, Fundacja Adaptacja i Fundacja Pomerania Students Coalition. Jednocześnie informujemy, że wspólnie z Zespołem Szkół nr 14 imienia Franciszki Cegielskiej przygotujemy bogaty program obchodów rocznicowych. Licząc na przychylność Pana Prezydenta, przesyłamy wyrazy szacunku. Bardzo serdecznie dziękuję. Z okazji Pan Przewodniczący Rady Miasta, Pan Wójt Buda Trzewiatowski, temu od razu właśnie za, tak też jest to Jesteśmy przygotowani. Jeszcze kolejną okolicznością jest fakt, że w przyszłym roku jest akurat rok 25-lecia samorządu i myślę, że to jest taki pretekst, by spojrzeć nieco wstecz i takie postacie przypomnieć. A o tym, że trzeba przypominać, że młode pokolenie już nie zawsze pamięta, świadczy choćby taki drobiazg, którego doświadczyłem osobiście pracy urzędu, jak jeden z młodych urzędników Urzędu Miasta ostatnio przygotował mi mapkę dotyczącą pewnego terenu i spojrzał nieuważnie i przepisał nieuważnie nazwę ulicy i napisał ulica Franciszka Cegielskiego. W moim pokoleniu błąd, który by się nie mógł wydarzyć, w waszym środowisku pewnie też, ale to oznacza, że trzeba te wielkie postacie przypominać i o nich głośno mówić. Bardzo serdecznie dziękuję za tę inicjatywę. Będziemy z Panem Przewodniczącym zastanawiać się, w jaki sposób tę inicjatywę przenieść na formalny grunt. I na pewno w przyszłym roku nieraz spotkamy się, by wspominać i przypominać postać Franciszki Cegielskiej. Szczególnie z Wami, no bo nazwa szkoły też jest środowisko, które cała szkoła tworzy i stowarzyszenie to takie uzasadnienie. Bardzo fajnie, że to od Waszego pokolenia wychodzą takie pomysły, bo to, że my wiemy, że jesteśmy Pani Prezydent winni pamięć, to jasne, ale jeśli ludzie w Waszym wieku też o tym przypominają i apelują, to szczególnie cenne, także no, dla mnie ten wniosek jest też bardzo taki osobiście poruszający i też uważam, że warto ten postać przypominać. Ja jeszcze powiem, że Pan Przewodniczący miał taki epizod w swoim doświadczeniu zawodowym, że przez jakiś czas był dyrektorem biura poselskiego Pani Franciszki Cegielskiej. Za półtora roku to była najlepsza szkoła samorządu dla mnie również, to prawda. Dawne czasy, nie? Zanim się rozpoczęła jeszcze kariera samorządowa. Tak. Bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia.